Kiedy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem, jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział, ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą, jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również im odpowiedział, więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Tą dzisiejszą odpowiedzią Jezus mógłby narazić się na pewien zarzut, a mianowicie na zarzut tego, że jest mało grzeczny. Wszak arcykapłani i starsi zadają mu proste pytanie, może skonstruowane trochę kwadratowo, może też nieszczególnie grzeczne, ale jednak pytanie o mandat, o to, jakim prawem czyni to, co czyni, czym mówi, tak jak mówi. No przecież wystarczyło tylko ładnie im odpowiedzieć. Ale zauważcie, drodzy, że jesteśmy w 21 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza. Ta Ewangelia ma 28 rozdziałów. Powiedzieć, że Jezus jest u szczytu swojej działalności, to powiedzieć chyba za mało. Natomiast jego adwersarze są jakby ciągle u początku. Oni utknęli, oni pytają go ciągle o to samo. Oni wałkują ciągle te same tematy po to, żeby go zdyskredytować, po to, żeby zastawiać na niego pułapki, które w ich własnym rozumieniu wydają się absolutnie niepokonalnymi. Jezus im dzisiaj pokazuje, że nawet jeżeli szukają odpowiedzi, to na pewno nie szukają prawdy. Jezus natomiast dostosowuje się do reguł gry. Sam stawia im pytanie, które domaga się od nich zajęcia bardzo określonej postawy. Odpowiedź nie wymaga ani specjalnej wiedzy, ani szczególnych zdolności intelektualnych. Nie, on po prostu ich pyta, jaki jest, czy jaka jest ich zdaniem natura chrztu, który praktykuje Jan. No i się zaczyna. No bo jak powiemy tak, to będzie mógł nam zarzucić. A jeżeli powiemy odwrotnie, to znowu niedobrze, bo jakieś inne zarzuty się pojawią. Adwersarze Jezusa gorączkowo poszukują jakiegoś rozwiązania, jakiegoś słowa, wytrychu, które pozwoliłoby im nie zajmować jasno określonego stanowiska. No i nagle olśnienie, jak błyskawica, pojawia się to słowo wytrych, którego można użyć zawsze wtedy, kiedy nie chce się w konkretny sposób mówić o swoich przekonaniach, a jednocześnie ono stawia człowieka, który je wypowiada w postawie pewnej pokory, gotowości do nauki. I tym słowem wytrychem jest słowo nie wiem. Oni po prostu na pytanie Jezusa odpowiadają, nie wiemy. Taka postawa jest zdecydowanie bezpieczniejsza niż zajmowanie jakiejkolwiek pozycji. Tyle, że najlepszy nauczyciel świata doskonale wie, że w tych ludziach nie ma gotowości do nauczenia się. Chyba nigdy jej nie było. Jest za to wiele gotowości do dyskusji, do zastawiania pułapek, do tego, żeby w rozmowie zyskać przewagę, żeby dowieść swoich racji, żeby wszystko zostało tak jak do tej pory, żeby nic się nie zmieniło, żeby utrzymać swoisty status quo. Wiecie, wiele razy zastanawiam się, czy w nas więcej jest słuchacza Ewangelii gotowego się uczyć od Jezusa, poznawać prawdę, czy może więcej dyskutanta z Ewangelią? Czy nie jest tak, że oczekujemy od Jezusa tego, żeby powiedział coś tak tylko dla nas, w inny sposób, jakiś innowacyjny, spektakularny, nowy, wcale nie gotowi na przyjęcie prawdy, która już została przez Niego wypowiedziana? Czy Jego słowa nie spływają po nas jak przysłowiowa woda po kaczce? I ile razy musimy coś usłyszeć, żeby wreszcie do nas dotarło? Czasem uśmiecham się do tych, którzy mówią, wy księża mówicie ciągle to samo, do ludzi w kościołach, którzy ciągle was słuchają, więc tak naprawdę próbujecie przekonać przekonanych. Ale
Czy rzeczywiście tak jest? Mam wątpliwości. Myślę sobie, że czasem jest jednak tak, że musimy usłyszeć powielokroć, żeby dotarło do nas, żeby to słowo przedarło się przez nasze systemy zabezpieczeń. Czasem trzeba powtarzać dokładnie te same prawdy powielokroć, żeby one w jakiś sposób zamieszkały w ludzkim sercu. Te właśnie prawdy Jezus nam zostawił, a nie inne. Dlatego te właśnie głosimy, a nie inne. On uznał, że tak trzeba, a my staramy się być Mu posłuszni. A więc przyjrzyjmy się temu, co mamy, a wobec Jego pytań, które wobec nas stawia, może dobrze by było jednak poszukać odpowiedzi i może byłoby dobrze jednak jej udzielić, zajmując konkretną postawę, przyjmując konkretne stanowisko.